Dzień dobry, witamy w krótko oczekiwanym unboxingu, ale jakże wspaniałym, ponieważ unboxingu książkowym, ponieważ moim gościem zgodził się być już po raz drugi, cóż za zaszczyt, wspaniały człowiek przede wszystkim, ale też artysta znany wszędzie wobec, gitarzysta, człowiek erudyta, oczytany, który co prawda zmaga się z problemem wieloksiążkowym w mieszkaniu, ale jest to dla nas na plus. Nie kto inny, tylko Rafał Rogiński. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że... że się prosiłaś. Że się tak super dogadaliśmy. W ogóle miałam taki pomysł, żeby zrobić ten unboxing przed twoim jakże cudownym, magicznym koncertem, który odbył się tu niedawno. Pardon, to tu. Ale ty byłeś w Gruzji, tutaj nie było czasu i tak. Ale szkoda, że takie małe pudełeczko tylko jedno. Ale znając erudyctwo Rafaela, myślę, że spokojnie starczy nam na pół godziny. Rafael gościł u nas niedawno w związku z premierą jego najnowszej płyty, która nazywa się z akcentem Talan. Po węgiersku w tym momencie, ale kiedyś chyba po scytyjsku morze, w sensie morze coś, tak? Więc a płyta jest właśnie o Morzu Czarnym. To taka bardziej gra słówek po polsku, ale to też taka płyta o pewnych stratach też, które budują. Także to właśnie może zrobię coś, tak może ten wyraz mnie zainteresował. Jako taka pauza właśnie, jaka decyzja przed czymś tak naprawdę bardzo istotnym. Więc to o tym jest ta płyta, to jest o naszym jakby wspólnym, w mojej idei dziedzictwa Morza Czarnego, jako właśnie kultur czarnomorskich. Ja tak nazywam też w ogóle wschodnią Europę, którą też rozszerzam trochę na Kaukaz i tak dalej, więc to jest trochę o tym, o takiej tęsknocie. To było wtedy pisane jeszcze przed wojną na Ukrainie. Część z tych większych właśnie napisałem w Odessie, ale tak. Moje miejsce. Znaczy nawet jest to w tym momencie mierza, ale tak. I po prostu wojna wiadomo zmieniła jeszcze w inny sposób trochę nasze podejście do tego dziedzictwa, do tego jak razem jesteśmy też w pewnym miejscu na świecie, jak szerokie to jest też szeroki kontakt właśnie geograficznie, więc to badam i w Gruzji, jak tak wspomniałem, że byłem, właśnie byłem między innymi na takim czymś w rodzaju konferencji, która trochę miała połączyć jakby artystów z różnych krajów właśnie, żeby byli jakby takim początkiem trochę przede wszystkim naturalnie występuje, ale trzeba to w którymś momencie nazwać takiej trochę innej Unii, takiej Unii właśnie wschodnioeuropejskiej. Azerbejdżanie swego czasu. Tak, też całkiem niedawno. Armenii. Tak, ja tam rzeczywiście często staram się być i właśnie to ciekawe, że też o tym rozmawiałem jeszcze, miałem spotkanie właśnie, też coś tam planuję robić takiego większego, właśnie z pewnym... Większym. Tak, nie większego w sensie takiego zespołu naprawdę. No i... Unboxing muzyczny. I to jest tak, no to jest ciekawe właśnie, że moja w ogóle przygoda z muzyką, jakby tak mówiąc bardzo prosto etniczną, się zaczęła od, miałem bardzo mało lat wtedy i moja mama pracowała z uchodźcami i ja też chciałem sobie coś z nimi robić, szczególnie, że byłem ciekaw ich kultur. Miałem wtedy to chyba ze dwie płyty z hinduską muzyką, która na mnie oczywiście bardzo działa, no to mówię, miałem 15 lat gdzieś. No i nie miałem trochę możliwości w tamtym czasie, no nie było YouTube'a, sprawdzić jak brzmią inne, prawda? Nie było YouTube'a, no był taki czas. I właśnie poszedłem do uchodźców, gdzie
głównie współpracowałem, jako zespół założyłem z Rozerami i Ormianami razem, bo w ogóle to było dosyć... Zresztą na bazie małżeństwa mieszanego, tak. Oni byli mieszanym małżeństwem i w podzięce, jako taki młody chłopak, ze swoją pasję do poznawania tych kultów, dostałem wielką księgę pieśni ormiańskich z nutami i na jej podstawie się uczyłem w ogóle grać pierwszych etnicznych rzeczy rzeczywiście. Myślę, że usłyszeliśmy teraz coś ekstremalnie ważnego i naprawdę to jest cenna informacja, szczególnie dla osób, które słuchają Ciebie i kochają Twoje osoby. Tak, to jest bardzo duże też właśnie, tak jak mówię, tłumaczę też, ale też mówię po prostu o mojej miłości do świata, tym się pasjonuję rzeczywiście. Ja po prostu kocham świat. I dlatego ten i ludzi, co ciekawe, nie tylko przyrodę. Ale nie wszystko. Których tolerujesz. Aczkolwiek znając Mafela, chciałabym się nie zdziwiła, jak by to byli wszyscy ludzie. I dlatego ten unboxing będzie miał minimum pół godziny. Więc teraz już wiecie, ale dlatego też będziemy słyszeć super ciekawe anegdotki i historyjki, które wybrzmią na bazie przeglądanych książek. Nie wiem, to jest no. Czekoladka od niego spadła. Mam jeszcze. Ale nie leżałam dłużej niż minutę. Ale to się codziennie sprząta, to się codziennie sprząta. Dobra, zaczynaj. Co ciebie to najbardziej się... No tak. Totalna kolekcja. Jestem na niej wychowany. Moja babcia miała bardzo, bardzo dużo z tej kolekcji książek i je odziedziczyłem po niej. Mam często stare wydania, ale PIF, niesamowite wydawnictwo, które w tym momencie bardzo dużo zainwestowało właśnie w tej serii w japońską literaturę. Tak. Jest bardzo dużo już teraz metalną literaturę. Mało znamy. Jest kilka takich nazwisk. Tak, Nishimane, bardzo ciekawa biografia też w PIF jest Nishime. Polecam totalnie. PIF w ogóle jako wydawnictwo też, prawda? To super profesjonalnie tłumaczone, bardzo ciekawe książki. To jako w takim razie pasjonat książek pochodzących z Japonii, czy miałeś do czynienia z wydawnictwem Tajfuny? Tak, tak. One są pięknie wydane, tu pokażę nawet do kamery, są ładnie szyte, a przede wszystkim są oryginalnie wydane, a nie rozwalają się w rękach, co jest bardzo rzadkim połączeniem. Więc no, tutaj jest widać, jak ładnie szyte są. Są bardzo dobrze tłumaczone w tym sensie. No, nie mówię po japońsku, ale są, jest piękna. Czuję, że jest bardzo poetycko. Takie zrozumienie też poetyckie. No tak, no, ja poznaję tak naprawdę literaturę japońską właśnie dzięki tym wydawnictwom. Nishime akurat to była ciekawa historia, bo poznałem jako też właśnie w tym wieku, tam 15 lat, bo usłyszeliśmy Glasa muzykę do chyba przedstawienia Nishima. On zrobił taką muzykę i tam była gitara elektryczna, pamiętam. I mi się to strasznie podobało. Totalnie polecam w ogóle biografię Nishime, żeby nawet w Wikipedii przeczytać, bo jest to ciekawe zderzenie właśnie nowoczesności, jak ludzie sobie też nie radzili często. Jak Mishima był bardzo zaangażowany jakby w kultywowanie starych, jakby starej kultury Japonii. On też to się działo tam 50-60 lat i nie dał rady, tak? Jakby to nie będę zdradzał, jak to się stało. To jest niesamowita historia, bardzo filmowa, więc po prostu bardzo polecam i też niesamowity pisarz. Jego z tej serii też książka. I to jest właśnie Słońce i Staw o kochankach. Nie wiem, czy to jest.
ale jest książka, która o kochankach buddyjskich mnichów. Może jest, tak. Piękna książka, oni płoną na końcu w świątyni. Podpalają, właśnie to jest... Dużo mówi. Spoiler alert. Nie, bo to jest napisane na okładce. Ale chodzi o to, że jest jakby no pokazane, jak po prostu ocalamy pewne stare rzeczy, tak, które się czasem nie da ocalić i co, na jaki krok to się decydujemy. Dobra. To ja tak tutaj na szybko R letter J. Wszystkie szczęśliwe rodziny. Francuski pisarz, laureat Nagrody Goncourtu. Kościół u nas też, pardon, to tu. I to jest jego to nie jest najnowsza książka, ale jest nowo przetłumaczona na polski i opowiada, to jest autobiograficzna książka jego relacji z matką. Mm-hmm. Ekstremalnie toksyczna. Ja uważam, że czytając to, jest to po prostu świetnie napisana i bardzo wciąga w tę historię, ale wiele osób z tego, co słyszałam, też bardzo się to wczuwa, bo bardzo dokładnie oddaje pewnego rodzaju uniwersalne, toksyczne relacje. Relacje niestety. Nie powiem, że rozwiązanie, ale właśnie chyba dokładnie z matkami. No jest, są pewne niezależności damsko-męskie. Jaki to jest kompleks, jak z matką masz, tak? To jest coś. Znowu PIF, nie wiem, czy wszystkie wyjąć. Tak. To jest stara też seria, którą też po babci odziedziczyłem, tak? Akurat te są chyba nowe, ale tam kultury... Z lat 60. No właśnie. Ale te też? Tak, bo ja mam na przykład opowieści rosyjskie, są stare, bo to wznowiono. I te czytałam rosyjskie. Tak. Piękne są holenderskie. To jest ciekawe. Smutny kostrz się nazywają. Tak, nie ma. Mam angielskie z tych nowych, no i włoskie oczywiście kupiłem na okazję mojego pobytu w Neapolu. I co ciekawe, tak, one są piękne. I to jest super, że we włoskich jest trochę opowieści z Neapolu, bo teraz Neapol się robi trochę modny. Bardzo. Ja tam to trochę jeszcze. Tak. To jest super, bo mamy bardzo mało okazji, żeby z Neapolu oczytać też. Ale ogólnie to są małe formy, piękne. Właśnie specjaliści. Ja jeszcze nie czytałem, ale na pewno nie zmieniłem. Słyszałeś o tej książce reportaż uchodźczy o roku 1915. Właśnie. Znowuż armia rosyjska pod naporem wroga wycofuje się z Królestwa Polskiego i zachodnich krańców Imperium Niemiec będzie babą Cyckiem. No i jest też bardzo mocne czytać tę książkę, szczególnie jesteśmy w takim masowym ataku też historii takich tragicznych, zresztą które się zaczęły z tym dużym kryzysem uchodźczym. Więc jak się to czyta, to trochę inaczej się odbiera te książki. Tak, no ogólnie właśnie przy okazji też jakby no ta część jakby no powiedzmy w totalnym skrócie pozytywna tego, co się dzieje teraz też wojny w Ukrainie, jest taka, że my też w wschodniej Europie sobie uświadamiamy, jakim wielkim ciężarem teraz jest postkolonialna trauma właśnie spowodowana przez rosyjską imperię w tym przypadku, więc takie książki będą odchodziły, mam nadzieję, więcej i tak, i każdy kraj się budzi no, w tym momencie z tej traumy. Tutaj a propos Sergii Żadan, internat, czyli historia o tym, jak jeszcze nie mówiliśmy o takiej wielkiej wojnie, że tak powiem, ukraińskiej, a ona już się tam toczyła i ona opisuje w bardzo poruszający sposób historię brata, który musi odebrać swojego brata z akademika, z internatu, który musi się przedzierać przez różne właśnie zacieki, przez miasto, które jest niebezpieczne, przez różne
postoje wojskowe, gdzie nie wiesz, czy to swój, czy obcy, czy... Tak, to jest bardzo ważne, że mamy te książki. Jest, bardzo się cieszę, że z Ukrainy bardzo dużo książek wychodzi, ale bardzo żałuję, że z innych krajów na przykład w ogóle nie mam pojęcia, czyli na przykład teraz dużo czasu spędziłem właśnie z szefem Ormiańskiego Open Clubu, gdzie właściwie nic nie wychodzi z Armenii, z Gruzji, śladowej ilości i to nie najlepszej czasem też literatury, ale mam nadzieję, że to też doprowadzi, czy z Łotwy, no są teraz wydawnictwa. Jest tak. W Lublinie Wschód Kultury, Ekspres Wschodni, tak. I oni robią serię właśnie książek. Też polecam totalny książek. Południowo-wschodni, tak. Za granic Polski. Tak, ale to jest ta praca, którą musimy wykonać na zbliżeniu się w ogóle do tej wschodniej kulturze, właśnie to jest bardzo, bardzo istotne. Co tam sobie wygrzebiesz? No, właśnie nie wiem, na co się zdecydować. Ota Paweł, geniusz, no wiadomo, Śmierć pięknych Sarek, ale... Puchar. Tak, tego nie czytałem, ale no, genialny czesko-żydowski pisarz, który też, no, też warto z biografią się... Bo sama biografia jest książką po prostu, jak właśnie autor właśnie Śmierci pięknych Sarek. Zresztą tam jest to też wpisane, jak on jest pasjonatem takim czeskim łowienia karpi, więc po prostu takie no bardzo, bardzo czeskie. My też kulturę czeską bardzo w Polsce źle się przyzwyczailiśmy odbierać jako właśnie tego szwejka. Tak? Kultura czeska jest dużo bardziej skomplikowana i jest taka nawet depresyjna w ogóle w wielu momentach, bardzo mistyczna w ogóle. To jest bardzo mistyczne. Tak, ja tam bardzo dużo jeździłem, podróżowałem, także w kratkę jakby przyjechałem Czechy i naprawdę tam co miasteczko to masz czystą mistykę w ogóle taką na... Znaczy tak, Kafka to jest żydowska historia, ale nie tylko, bo to jest bardzo czeska historia. Ja nie wiedziałem, że aż tak on był z tym powiązany. Ota Paweł też jest kimś takim. Pan tak? Nigdy moja noga nie postawiła w Czechach. Tak? No to tylko przyjeżdżałam pociągiem. No. Tak strasznie nigdy nie byłam w pracy. Tak. No tam było tak. Hashtag Czechy. Patrz, kolejny. O, japoński. Kolejny. To jest japońskie. A to jest. No to jest takie imię. Koreańska pisarka i tłumaczka urodzona w 65. August. Tak, no to dalszy ciąg jest tego, że ktoś właśnie wydawnictwo Tajfuny w tym przypadku wzięło na siebie ciężar właśnie tego, że tu zbliżają nam kulturę, która jest niesamowicie fascynująca. I ja bym to zawsze bym rozszerzał właśnie przez tego pisarza. Alex Kerr, on napisał, to jest Amerykanin był, który opisał właśnie ginącą japońską kulturę w 50-tych, 60-tych latach. Italo. Italo Calvino. Genialny pisarz, wiadomo, jakby. Tak, to też PIF, oczywiście wznawiane często książki. Już któreś z kolei Italo Calvino. Tak. No to trzeba poznać, tak? To jest rzeczywiście. To była cała grupa pisarzy, już nie pamiętam jak się nazywali, którzy bardzo eksperymentowali z formą. Chyba z tego co pamiętam, Manianelli był też w PIW-ie wydany, którego uwielbiam. To jest takie męskie przypadki jakby fascynacji kobietami, takie surrealistyczne. Są bardzo króciutkie, Centauria to się nazywa. I bardzo króciutkie opowiadania właśnie o takiej dziwnej takiej męskości. Takiej psychodelicznej właśnie, bo mi strasznie się podobało. Muszę powiedzieć, że Italo Calvino jakkolwiek szanuję, ale przez jego staroświeckość i konserwatywność i szowinizm nie potrafię się dalej więcej zagłębiać. No tak, ale to jest też... To jest taki podprogowy przekaz i ja to czuję i... Może tak, może tak jest.
trudno tak odebrać, ale tak. Myślę, że to są takie rzeczy, które siedzą w człowieku i które czuje, że jest coś nie tak, ale to jest... Ja myślę, że to nie jest takie łatwe to odczucie. Ja myślę, że często może, że tak tutaj odważa się powiedzieć, że może mężczyźni nie mogą tego widzieć, bo to nie siedzi w nich przez lata życia, nie jest tak dokładane po ziarenku. No tak, tak. Może i tak jest. Dobra, jeszcze musisz tutaj... To o, Złota Pagoda! O właśnie, to jest ta książka o świątyni, o której mówię. Piękna książka. Także proszę tu przychodzić i pokonać teraz. Cały jeden egzemplarz. Dokładnie. Ale jest cała seria filmów. Tak, tak. Z tej daleko wschodniej. Tak. No i uśmiechnięty wiek Yuko Tsushima. Nie czytałam. Mhm. Tak, to nowości są też, także to też... Jeszcze się tak nie załapaliśmy. O, trochę widzę, tutaj będzie biograficzny, autobiograficzny w mojej sytuacji. Tak, poproszę też. No to może ty opowiesz, a ja powiem, o kurczę. Ale tak, to na przykład, Janis Joplin. To jest u mnie historia, była słynna w rodzinie, jak moja matka, bo razem chodziliśmy do Zakopanego do liceum. Że powiesz, razem chodziliśmy do szkoły. Nie, ale chodziliśmy do tej samej szkoły, Zakopane do Sleukenara i moja mama była bardzo tam plastyczna, że wsiąknęła w hipisowskie klimaty i przywiozła właśnie jakieś nagranie, nie wiem na czym, Janis Joplin i puściła mojej babci właśnie. I moja babcia mówi: córciu, czy możesz włączyć tego skurwysyna? No bo zawsze opowieść właśnie o Janis Joplin. Ale no wiadomo, byłem hipisem, uwielbiam. Czy jestem hipisem? Tutaj tylko tak nadmienię szybko, bo w ostatnim unboxingu z Dianą Krawiec rozmawiałyśmy o Patti Smith, poniedziałkowy coś i jej na przykład tak średnio to weszło, a tutaj, żeby zachęcić do dalszego czytania, jest część druga i część trzecia, które nie są takie... Nie idzie po kolei biograficznie, tylko są kolejne jej pamiętnikowe przemyślenia i zapiski, więc poniedziałkowe dzieci. Julian Strejkowski to jest bardzo tak, ważna. Tak, film jest też piękny, ale bardzo zapomniana. Tak. Zapomniana też postać, żydowski pisarz polski, co ciekawe powojenny, już piszący na ruinach kultury, ale pozostający pod wielkim wpływem takiego mistycyzmu hasyckiego. On był podobno, poznałem ludzi, którzy go znali i mówili, że był takim no, prawdziwym mistykiem żydowskim. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby... Ja lubię Austerię, to jest o zagładzie jakby... A to w pierwszej wojnie światowej, ale on jakby tak symbolicznie trochę to pokazało zagładę już przyszłą Żydów. Ja na Strejkowskim tak naprawdę uczyłem się grać tych żydowskich mojej części muzyki. Jak zakładałem zespół Cukrów, to sen Azria, to była taka książka, która mnie łączyła z pewną w ogóle mądrością, która była poza tym światem właśnie klezmerskim, tym, który mi nie pasował, tak? Tylko bardziej była jakoś ze mną tam powiązana, z moją biografią, więc po prostu uważam, że zapomniany pisarz tak naprawdę, ale wraca co jakiś czas. Wydawnictwo Austeria wydaje Austerię, więc tak. No oni słyną z pięknych wydań. To się trochę zmieniło, bo kiedyś mieli. To był taki moment, że tak. A teraz ciekawe jeszcze z Austerią wydawnictwem związanym, że jest księgarnia na Sycylii otwarta i masz po włosku te książki, część z nich, tak. I te torby takie, które oni mają, kiedyś tam Kafka jest, czy właśnie Strejkowski, ludzie po Sycylii, no nie, nie pamiętam, czy to Palermo jest, nie, chyba nie, ale gdzieś tam w którymś mieście chodzą właśnie z tymi torbami, więc jest po prostu taki w ogóle surrealistyczny. No nie wiem, to autobiograficznie też. Ja tak?
Herzog Werner. Ostatnio gdzie coś opowiadałem. Ja mam bardzo z nim ciekawą w ogóle historię, bo jak byłem bardzo młody i zaczynałem grać, to był kiedyś przegląd 15 jeszcze. Tak, 5 lat temu, to był przegląd Herzoga i to był jeszcze czas taki, no nie było YouTube'a, ale nie było Netflixa, w ogóle to jest też totalne, gdzie Herzoga i tak nie ma, ale tak, no musieliśmy chodzić na przeglądy, żeby poznać, no i tam pamiętam, że był Bardini, Waldor, w ogóle tacy, tak, ja byłem bardzo młody, no nie, zaczynałem grać na 14 lat. Może, no tak, i Herzog był w takim stroju, całą ze skóry w ogóle, takiej cielistej. Nie, zaraz, tam był na tym przykładzie? Tak, on tam był i było z nim spotkanie. I był totalnie, no, przystojny. On wygrał raczej Morrison wtedy, jeszcze było dawno. No i on powiedział właśnie tam różne rzeczy bardzo mądre, ale jedna mi się wbiła strasznie w głowę, ponieważ ja bardzo młodym... Tak, no właśnie. Bardzo, bardzo wcześnie sobie zdałem sprawę, że mam w tej muzyce jakiś tam działalność misyjną, więc dla mnie to jest cały czas ten po prostu to zadanie, jakby cel, tak? I się okazało, że on powiedział takie zdanie właśnie, że on nie ma celu. No ja jako ten 14 czy 15 latek wziąłem to zdanie sobie i myślałem o nim z 15 lat w ogóle. Dlaczego on to powiedział? No nie, przecież on jest... Ja byłem wtedy cały celem. A jego filmy też, no mi się wydawało, tam były te strążki, tam były wszystkie jego filmy do tego okresu nakręcone. I po latach, ja nagrałem Bacha płytę właśnie, gdzie się zmierzyłem z tym, że z tym swoim dziedzictwem Niemiec, gdzie się urodziłem i dałem mu tą płytę, bo go spotkałem Herzogiem. I byłem taki zadowolony, że no to sobie pogadamy właśnie, bo on jest znowu Chorwatem urodzonym, znaczy nie, on jest Niemcem urodzonym w Chorwacji. Nawet tak pomyślałem, ej no wiesz, tak się zmierzyłem z tą niemieckością jakoś, znaczy ja nie mam niemieckiej krwi, ale tam byłem ukształtowany jakoś. No i po prostu, że to jest takie ważne dla mnie, tak i pewnie dla ciebie też. A on mówi, no tak, ale ja ostatnio to jakimś osobę jako Chorwacie, no nie wiem, takie... Znowu się nie udało, tak? Może jeszcze nagrasz jakąś... A co by było? Sztuka w kinie dokumentalnym, to tak a propos. I tutaj też jest rozbierany na cząstki, na przykład film Jaskinia Zapomnianych Snów Herzoga, czy też filmy Gondry'ego, Salgado, Wendersa, czy Oppenheimera. I jest to książka wydana też między innymi w kooperacji z Against Gravity, która organizuje najfajniejszy i największy festiwal w Polsce, w Against Gravity. Co to dużo by było? Krawa, no to jest jego chyba najsłynniejszy, tak mi się wydaje. No, to jest właśnie taki przykład, tak? Czechy takie bardzo też tragiczne, jak biograficznie, tak? No, niby zabawne książki o człowiek zmagający się tak, z depresją też. Tak. Ale tak, Czechy trzeba poznawać, jesteśmy obok, a wiemy bardzo mało. To nie jest chyba jak Szwajc, tak? To jest dużo bardziej wszystko skomplikowane, fascynujące totalnie. Naprawdę stąd mamy blisko. A czy Polacy dają sprawiedliwość Szwajcowi? On był takim bardzo uważnym obserwatorem i on nie był wesołą postacią, on tylko tworzył pozór naokoło siebie, że to jest tak wesoło. Zresztą tak jak wczoraj w pociągu robiliście. Zdaje się, coś takiego, że on miał bardzo dużo mądrości i tak pokazywał tą jednak bardzo brutalną sytuację, kondycję cywilizacji. No, też dokładnie, ale też auto. Depresyjnym bardzo, też w ogóle byłem w jego samotni kiedyś autora właśnie. Tak, bo on w którymś momencie dostał bardzo się życiem jakoś znudził i zamieszkał w takim, jest taki zamek w Czechach, gdzie zobaczyłem, że jest takie schodki, są to drzwi w ścianie, bo ja nie wiem, co to jest. I wchodzę tam haszkowa komnata, no, i haszek
ale zaś tam żył w totalnej depresji, miał taką pryczę i tam cały czas jakby jest i jest knajpa, do której on chodzi, gdzie są jego zdjęcia, jak w sukni kobiecej, jak się tam w strumieniu, więc to bardzo też ciekawa postać. Kaszek pływał się w strumieniu, a tu sobie robię studnie, woda, studnie wiedzy. Marcin Dymiter to kolejny po notatkach z terenu zbiór esejów. Notatki z terenu też w naszej księgarni. Marcin Dymiter jest muzykiem. Też jest czarno strzałowizuła. My bardzo dużo graliśmy. Bardzo dobrze. I nawet był nominowany w zeszłym roku do Nagrody Literackiej Gdynia właśnie za notatki z terenu, które zawsze się niezłe przydają, kiedy jeszcze nie mieliśmy, więc polecamy nie tylko w audio. Kłopoty ze sztuką ludową. To z tego co pamiętam jest o... To jest w ogóle, to jest bardzo, bardzo cenne, że w ogóle to wychodzi teraz i tutaj nawet jest ta góralska kultura na okładce, która jest całkowicie wymyślona, żebyśmy też wiedzieli. No to jest Witkiewicza głównie pomysł, który Witkiewicza to bardzo dużo tych ornamentów, stron i tak dalej, które dzisiaj dominują. My tak naprawdę, znaczy my, w sensie jakby Polska gdzieś promuje góralską kulturę jako się źródłową, tak? Tą polską, tak. Tą polską prawdziwą kulturę. Ona jest w większości zaaranżowana w XIX wieku i to był zupełnie inny lud niż nam się wydaje. Część tych mitów wszystkich jest w ogóle od sąsiadów, czyli przykładowo Janosik i tak dalej. To są trochę mity wymyślone, tak jakby muzyka góralska jeszcze ratowana głową i uszami Szymanowskiego przestawała już istnieć właściwie w jednym czasie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe w ogóle też się zastanawiać, co my w rezultacie w Polsce mamy za kulturę, sztukę ludową, tak? Gdzie ona jest, w ogóle w co możemy uwierzyć jako... To jest taki przykład właśnie na kulturę, która była bardzo pozbawiona wpływu, więc pani Genoveva śpiewa pieśni, które przekazał jej ojciec, wielki śpiew Stanisław Brzozowy, które są w ogóle jakby muzykologicznie, no nie wiem, bardziej podobne do litewskich na przykład, czyli one są bardzo archaiczne, one nie mają jeszcze wpływów kościelnej melodii, bo większość polskiej muzyki, która do nas dotarła, ma te wpływy jakby melodii kościelnych, które ludzie słyszeli, przerabiali sobie w domu i tak powstawała trochę ta muzyka. Ale oczywiście my mamy bardzo dużo tej przez różne organizacje po prostu biznesowe w Polsce zapita i po prostu prawda jest taka, że u nas jest bardzo duży problem, żeby się z tym spotkać. My mamy bardzo dużo fajnych organizacji, które to badają i przypominają. To jest bardzo, bardzo słuszne. Właśnie to jest takie smutne, że to... Mam nadzieję, że to nie jest tylko trend, że trochę się na przykład zmienia to pod wpływem książek jak Ludowa Historia Polski, Dziewczynstwo, czy teraz Chłopki, że nagle ludzie się dowiadują, jak to my pochodzimy w 90% z właśnie z takiej kultury. Teraz wznowieni chłopi, którzy myślę, że w Polsce masowo ludzie zaczynają czytać chłopów, jak tutaj ja na przykład pierwszy raz i tam są niesamowite opowieści o tradycji i o różnych obrzędach, ale tak patrząc na naszą księgarnię, że na przykład książki o cyganach zalegają, moje półki tego ludzie nie kupują, a to jest ogromna skarbnica wiedzy, tak, czy tam jakieś... świetny badacz, czy też Ficowskiego, ale tak, to jest to... To się zmieni.
miejmy nadzieję, no, po chłopaki, ale w ogóle, żeby sięgać do tego, bo tego jest całkiem sporo, jest tej prawdy gdzieś tam o tej kulturze, w archiwach różnych, są cała radiowych, ale fajnie, żeby to przetwarzać, żeby trafiać też obok zespołów, które to jakby odnawiają tą tradycję i tak dalej, powinny też istnieć takie, które ją przetwarzają w sposób bardzo kreatywny, nie że typu tam reggae, górale, tak, tylko coś więcej. Pięknik Andrew Mrągowie z naleciałościami. To miało swój urok, znaczy ma dalej tak, ale to jakby tak. Ja tak tutaj na szybko, George Perek, człowiek, który śpi, tej książki nie będzie w naszej księgarni, ponieważ jest tutaj na zamówienie naszej koleżanki Magdy Angulskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Także Magda już jest i zapraszam. Tutaj coś. O, to ten komiks, co ci mówiłam. Aż 3 sztuki. Tak, no to powiedz ty, bo to wiesz. Więc Cierpliwy pies. Jest to, no nie jest komiks, to jest powieść graficzna Pawła Paradowskiego, który na co dzień jest architektem i w związku ze swoją pracą bardzo często wyjeżdżał i wyjeżdża do Afryki Środkowo-Zachodniej i tam poznał historię wielu, wielu osób, ma tam wielu przyjaciół, ale też poznał od środka ze względów zawodowych, że to nie jest taka turystyka, on po prostu robił jakieś biznesy, więc trochę wie, o czym on mówi i z tego, co z nim rozmawiałam, nie jest to historia konkretnych osób, tylko to jest kumulacja różnych historii, które on słyszał. To jest bardzo poruszające. Paweł sam narysował i sam też napisał tę powieść graficzną. Zostało to wydane przez wydawnictwo komiksowe, czy też graficzne Timof. I jest u nas dostępne w naszej księgarence. Jestem z niego bardzo dumna, bo widziałam, jak on to widziałam, jak rzucał czasami w internecie obrazki z posuwających się prac, ile tego kosztowało. I to jest naprawdę poruszająca historia tego regionu. Tak, cieszę się, że jest już u nas. Tak. Tutaj książka o bibliomanii. Czyli coś, co, na co choruje. Nie, wiecie, rzeczywiście jest takie, może w którymś wieku przychodzi, nie wiem. Tak, bo to jest takie bardzo, bardzo reklamowe. Ale tak, jest to nauk rzeczywiście. Zresztą Dima był świadkiem, że wybłagałem ostatnio księgarni we Wrocławiu, żeby się wcześniej otworzyła, bo mieliśmy pociąg. Niestety to jest nauk, tak? Stałem tam pod drzwiami i otworzyli, tak? Dima mi pomógł w tym. Ale wiecie, naprawdę jest coś niesamowitego, jak się tworzy swoją bibliotekę. Ja rzeczywiście ją tworzę i może kiedyś ją komuś przekażę, trudno powiedzieć, ale świadome tworzenie biblioteki to jest coś pięknego i nie po to, żeby później sprzedać to na jakiejś grupie, gdzieś tam książki, które mi się znudziły, tak, tylko żeby stworzyć bibliotekę, która z tobą jest, nie jest to? Ale nie od razu jest tak. Selekcja, czytasz i już wiesz, dobra. No właśnie, znaczy ja pewne książki pożyczam, tak, a pewne tylko kupuję, tak, i to jest moje archiwum świata, tak, i ja tworzę całkowicie świadomie bibliotekę i jest to jedna z piękniejszych rzeczy, jaka człowiek może się przytrafić w świecie luksusu, no bo żyjemy, musimy pamiętać, nie żyjemy w gdzieś, gdzie tracimy domy jakoś często i to jest nasza powinność, tak, żeby korzystać z dobrodziejstw na tej zasadzie, żeby tworzyć bibliotekę i się dzielić właśnie z ludźmi, czy wiedzą, z niej wynika, czy samą bibliotekę. Proszę bardzo. O, piękny. Bibliomania. Straszna choroba. Nieleczona doprowadza. Nieleczona. Dokładnie. Rafael, to było przepiękne. Było super. Prawie piękne jak twój koncert. Boże. Widzisz, taka energia miejsca jest. Taka osoba. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I mam nadzieję, że regularnie będziemy
powtarzać tyle, że żeby chłonąć twoją wiedzę. Na pewno będę się wpraszał. Serdecznie zachęcam. Dzięki. Dziękujemy.